Halo, halo, cześć, tutaj Wiedźmin, Geralt z Rivii i Plevan, a to jest kolejna część serii książkowego Geralta, jest dzisiaj ze mną Keira Metz. No i myślę, że jest to najwyższy czas, by wreszcie zacząć kolejne zadanie fabularne. Jest to zadanie w linii pobocznej, ale myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy w poprzednim odcinku i ma to jakiś związek z tym przedmiotem, który zabraliśmy w zadaniu fabularnym od Elfiego Czarodzieja. Ja myślę, że jeżeli już tu jesteśmy, to tak naturalną siłą rzeczy warto by było się tym zainteresować. No to jedziemy. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Dobra, zapytamy ją o to zadanie, które dla nas miała. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Bliźniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na konnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzeźni. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. No to ciekawe. Teoretycznie jedyny motyw, jaki przychodzi mi do głowy, to to, że chciałaby się bronić przed łowcami czarownic, żeby chłopi jej nie wydali, ale z drugiej strony też może chodzić o samą klątwę, bo czarodziejki zazwyczaj wiedzą więcej niż mówią. Czemu ci na tym aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wiśniaka. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica. Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Ciekawe. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na pomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słychać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Nigdy
nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak Megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów? Najmniejszych. Skąd masz ten ksenogloz? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja? Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na płomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. W sumie ciekawa sprawa. Naszpikowała mnie sprzętem, tak jakbym był jakimś agentem 007. Ciekawa sprawa z tą wieżą. No i z tym ksenoglozem, bo skoro czarodziej miał do czegoś takiego dostęp, to czemu od razu tego nie dał Ciri, tylko starał się z nią skontaktować? Myślę, że sam to musiał znaleźć w tych elfich ruinach. Oj. Oznaczę sobie zadanie od Keiry. No i myślę, że mogę ruszać po tą łódkę. A szybciej będzie tędy. Jedziemy. Ok, podsumowując, no nie mam pojęcia, co się mogło stać na tej wyspie i co to będzie za klątwa. Z tego, co ona mówiła, to ten właściciel ziemski kazał otruć chłopu, więc wygląda na to, że coś tam w negocjacjach poszło nie tak, ale też zginęli później w okrutnych męczarniach, to tak jakby klątwa była znacznie bardziej skomplikowana, bo klątwa zazwyczaj karze tych, którzy coś zrobili. A jeżeli chłopi, czy tam ci ludzie, którzy tam sam uciekli, zostali zabici, to też musieli mieć coś na sumieniu. Dobra. Przydałoby się pomedytować sobie, zanim wypłynę na tą wyspę, bo coś czuję, że tam może być sporo przeciwników. No to zrobię to na łódce. Odpłynę trochę od brzegu, żeby mi nie przeszkadzały topce. A tu jest ster. Tu jest chyba ta łódź, którą ja przypłynąłem. Ostatnim razem, gdy Geralt zdejmował klątwę, było to tak na poważnie, była to klątwa wysokopoziomowa, klątwa arcymistrzyni w Wiedźminie 2, gdzie zdejmowaliśmy klątwę z pola bitwy. Teraz szykuje się kolejna. Geralt Rivi znany był głównie z tego, że był właśnie specjalistą od klątw. To właśnie odczarowanie królewny Addy, córki króla Flotesta, sprawiło, że zaczął być zapraszany przez monarchów do wykonywania różnych zadań. Bo tak naprawdę klątwami mało który Wiedźmin chciał się zajmować. Przeważnie, jeżeli już Wiedźmin brał zlecenie, to brał to zlecenie na zabicie potwora, bo było znacznie łatwiejsze. Klątwy często są wielopoziomowe, wymagają trochę kombinowania, a Geralt zawsze sobie z nimi radził bardzo, bardzo dobrze. Przypadek tej klątwy w Wiedźminie 2 to jest już taki przypadek mega ekstremalny, więc... Geralt, słyszysz mnie? Jak ci idzie? Dopływam do brzegu. Nie no, jeszcze masz kawałek. Świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj,
Czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. Chyba trochę za wcześnie się odpalił ten ksenoglos. Kurde, od razu jakby tak się ciemniej zrobiło. Zobaczcie mgłę, która spowija tę wyspę. Mysia wieża, no myślę, że będzie... O, już widzę potwory. Dobra, trzeba się przygotować. Posmaruję sobie miecze. I czas je wreszcie przetestować w właściwej walce. Dobra, co ja tutaj mam? Olej przeciwko trupojadom, to się na pewno przyda. No to jakoś tak średnio. Odwar z północnicy. To by się nawet i przydało. Dobra, będę pewnie zabijać wrogów masowo, więc odwar z północnicy mi się przyda. Dobra. Widzę tu jakieś zgnilce chyba. Postaram się odpłynąć trochę dalej. A nie przybijać w miejscu, które jest najbardziej narażone. Ale tu ciemno. Jest środek dnia, mam wrażenie, jakby była noc. Zobaczcie. To wszystko przez klątwę. Boże, co to było? Krzyki jakiejś kobiety. Okej, już mi się tu nie podoba. Przybijemy tutaj do tego kamiennego kręgu. Widzę, że na tej wyspie muszę mieć oczy dookoła głowy. Jestem ciekawy, kto tutaj tak krzyczy. Skąd dobiega ten wrzask? Słyszałem go już na łodzi. Cholera, przypomina mi to te najmroczniejsze zadania z Wiedźmina, gdy w książce Geralt bronił na moście kupca atakowanego przez chmary potworów. Ale wolałbym wyjść z tego lepiej niż Geralt z tamtego zlecenia. Bo wtedy Wiedźmin został tak poważnie ranny, że przez długi, długi czas był nieprzytomny i gdyby nie to, że ten kupiec chciał mu się odwdzięczyć, to mógłby nawet zginąć. Cholera, to co za jakieś chmary, jakichś mrocznych owadów? Już ich nie ma. Strasznie dużo to potworów, postaram się ich unikać, dopóki się nie dowiem, co się dzieje na tej wyspie. Ale potwory ciągną do miejsc przeklętych. Zobaczcie. W tej wieży płonie ogień dalej, jakby ktoś był w środku. Pokaż, co umiesz.
Dobra, chyba już wszystkie. Rozejrzę się tutaj. Muszę użyć tego magicznego kaganka. Lepiej będzie, jak w tym odcinku będę mówić mniej, żeby nie psuć wam klimatu. O, tam coś się świeci. Spróbuję użyć kaganka od Kejry. Zostawili nas, patrzaj, wszyscy... Zostawili nas, patrzaj, wszyscy odpłynęli. No to wpław nam trzeba, chodź. Nie, nie zostawię tu przecież tego wszystkiego! Płyń sam! Jak ci się uda, weź łódkę i wróć po mnie. Zostawili nas, patrzaj, wszyscy odpłynęli! No to wpław nam trzeba, chodź! Nie, nie zostawię tu przecież tego wszystkiego! Płyń sam! Jak ci się uda, weź łódkę i wróć po mnie. Co ma się nie udać? Ani się obejrzysz, a będę z powrotem. Aha. Coś czuję, że mu się nie udało. Bo mnie gdzieś tu leżą zwłoki tego faceta. Teraz ich nie widzę. Wciąż mi to nic nie mówi. Na pewno nie coś się tutaj stało. O, tam jest kolejny. Tam. On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera i ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą przejść. Droga wolna, ludziska! Na nich! Oho, to sobie przyjechali prosić o jedzenie. Wygląda na to, że chłopi próbowali dostać się do środka, żeby zabić dziedzica. Pewnie z zawiści. Albo mieli już po prostu na tyle zesperowani. Dobra, zobaczymy w środku. Baba wodna. Póki jestem na brzegu, to nie może mi wyskoczyć za plecami. Gorzej, jak zbliżam się do wody. Dobra. Rozejrzę się jeszcze wokół tej wieży. Bo może i tutaj znajdę coś, co będę mógł odpalić za pomocą kaganka. Póki co wygląda to naprawdę ciekawie i bardzo mrocznie. O, jest i kolejny cel. Czego dowiem się tym razem? Miłko, co ci?
Nie wiem. Gorąco. Pali. Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie! Tutaj umarł. Dobra, ruszam do środka. Zamknięte. Musi być jakieś inne wejście. Tutaj. Szczury. Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko po śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Oho. Chyba już się domyślamy, co tu się stało. Chłopi przyjechali zem wymordować wszystkich i obrobić sobie to miejsce. Ale ewidentnie jest ono przeklęte, bo wiele rzeczy na to wskazuje. Tylko o co chodzi z tymi szczurami, które tutaj biegają? Boże, co to było? No co jest? Okej, o, udało się. Ucichło. Drzwi same się za mną zamknęły, to nie jest dobry znak. O, znowu muszę użyć kaganka. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska za przodem. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to twańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, ich cuchną. Tylko po co Wszerat trzymał tutaj te szczury? Przecież to nie ma żadnego sensu. Może to ten czarodziej na nich przeprowadzał jakieś eksperymenty. I na przykład jakiś eksperyment maga wymknął się spod kontroli, albo próbował się bronić przed chłopami i coś przyzwał, jakiegoś demona albo ducha, który tutaj się teraz kręci. No zobaczymy. Na pewno muszę ruszyć dalej, żeby się dowiedzieć, ale myślę, że to już w następnym odcinku.
następnym odcinku zatytułowanym na pewno Mysia Wieża, część druga, bo to arcyciekawe zadanie. Na pewno tak łatwo się i szybko się nie skończy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawiam Was z Geraltem w tym mrocznym miejscu. Na razie.